Siema wszystkim. Dzisiejszy trening robię w Evol MMA w Singapurze. Numer 1 w Azji. Będzie to klasa tajskiego boksu. Także oglądajcie. Będzie na pewno ciekawie. Rozgrzewka teraz trwała ile? 20 minut. No. Wiążemy ręce i zaczynamy dalej. Fajnie. Wczoraj trochę się napiłem, także dzisiaj trening jest trochę cięższy, ale dobrze, wszystko w wypłoce, także fajnie. Bardzo się cieszę, że jestem w klubie. Zawsze chciałem tu przyjechać na trening i teraz mam okazję. Trenerzy, Tajowie, mimo tego, że jestem w Singapurze, naprawdę fajnie. Oh,
Także trening już skoczyłem, wszystko zajebiście. To jest mój trener od Muay Thai. Yeah, welcome to Europa, training hard. Yeah. Yes, Muay Thai and Everything's good, yeah. Thank you, kapunka. Thank you. Bardzo dobry trening, bardzo ciężki, mega kondycyjny. Będziecie chcieli przyjechać do MMA, zapraszam. Bardzo dobrze. Thank you very much. Kapunka. A ja dodam tylko jeszcze tyle na koniec, że no naprawdę fajny, przywitali mnie tu. Trener przy wszystkich oficjalnie powiedział welcome Peter, że przyjechałem, tu nowy jestem i tak dalej. Bardzo miło mnie przyjęli. Za trening jeszcze nie płaciłem, nie wiem czy będzie darmowy czy nie. Zobaczymy. Co do treningu, bardzo, bardzo kondycyjny. Nie było nawet chwili wytchnienia, cały czas praca. Co prawda było to 45 minut, ale 45 minut cały czas pracy. I to nie lekkiej pracy. Jak miałem przedostatnią rundę na packach, już naprawdę byłem zmęczony, bo to już było jakieś 35 minut cały czas pracy, to jak próbowałem złapać oddech, od razu leciała kontra. I trzeba było cały czas gardę, cały czas trzeba było być przygotowanym. Jak trener kazał, trzeba było atakować, nie było lekko. Także trening zdecydowanie na plus. Tobie, Dawid, jak się podobał trening? Kurwa, no ja bym odpadł po... Zmęczony po treningu? Ja z samego patrzenia już jestem. No właśnie, także sobie pomyślcie, jak tu jest. Jest naprawdę, naprawdę nieźle. Kiedyś będę miał okazję jeszcze, na pewno tu przyjadę, na pewno odwiedzę Wolf MMA. Do Singapuru na pewno przyjadę, bo to jest niesamowite miejsce. Spędziłem tu tak zajebisty weekend, że no naprawdę. Teraz praktycznie jesteśmy, no w sumie za... Teraz tylko się kąpiemy i już jedziemy na lotnisko, także trening załatwiony z pełnym serduchem. Ponieważ wczoraj Dawid miał urodziny, znaczy zaczęliśmy te urodziny, poszliśmy spać. Po drugiej poszliśmy spać, troszkę pijanie, urodziny były. Rano z samego rana wstaliśmy, śniadanie i nie opieprzanie się, znaczy byliśmy na chwilę na basenie, ale było śniadanie i trening. Powiedziałem, że zaliczę trening tutaj i zaliczę. I się udało. Także jestem mega zadowolony. No i tyle. A na koniec dla moich stałych widzów pamiętajcie o komentowaniu, o łapkach w górę, ponieważ jest konkurs, a do zakończenia jego już coraz bliżej, bo praktycznie zostały mi tylko 4 dni mojej podróży. Bardzo szkoda, chciałbym jeszcze podróżować jakieś kolejne 2 tygodnie, może 3. Niestety muszę wracać. Siła wyższa, przyjeżdża do mnie rodzina, także to jest najważniejsze. No i tyle no. Dziękuję, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie. I dajcie się wszystko na treningu. Pamiętajcie, mam nadzieję, że was motywuję do tego. Pozdrawiam. Tu wam trochę pokażę, jak wygląda Evolve MMA w Singapurze. Są tu ogólnie 3 kluby. Tu mamy klatkę. Tu chłopaki aktualnie robią następny trening. Chyba też tajski bok. Tutaj zajęcia są co godzinę. Przez calutki dzień. Od rana do no. Tutaj się idzie jeszcze schodami na drugie piętro. Aż ten klub ma 2 piętra. No i tu jest druga klasa. Tak, mamy worki. Tutaj jest ring. A z tyłu jeszcze widać sarkę do jiu-jitsu. No, dokładnie tutaj chłopaki zaczęli, no i dziewczyny, jiu-jitsu klasę. Dla tych, którzy byliby zainteresowani, czy ćwiczę jiu-jitsu, albo mówili, dlaczego nie ćwiczę jeszcze jiu-jitsu, to ja ćwiczę jiu-jitsu. Mam purpurowy pas z rąk Rogera Gracie, także mega. Brawa. Ja ogólnie bardzo lubię jiu-jitsu, bo ja się uważałem, że się wywodzę z jiu-jitsu, bo to było zawsze moje najlepsza płaszczyzna w MMA. Bardzo to lubiłem. Tylko po prostu po wyjeździe do Tajlandii musiałem to trochę zmienić. Musiałem przejść do tajskiego boksu, ponieważ nie mam tu za dużo możliwości walczyć w MMA. Dlatego zmieniłem. Dla mnie się liczy, żeby walczyć. A w czym? Co będzie, to będę walczył. Oczywiście chcę wrócić do MMA, bo wiadomo, w MMA są lepsze pieniądze, lepsze możliwości.
ale to już niedługo. Mam nadzieję, że po wakacjach w Polsce załatwią mi wreszcie jakąś walkę w MMA, zrobię swój debiut i się rozkręcę. Because what according to our